Jeżeli moje kapłaństwo wyrasta genetycznie z kapłaństwa Chrystusowego, to to jest namaszczone powołanie, to jest głoszenie Słowa Bożego tym, którzy są ubodzy, to jest przewiązywanie ran, serc złamanych, to jest głoszenie wyzwolenia, to jest pocieszanie, to jest radowanie tych, którzy potrzebują wyzwolenia. Zazwyczaj jest tak, że o kapłaństwie myśli się w jego funkcjach, w jego działaniach. Ale jeżeli popatrzymy na to w jaki sposób Chrystus pełnił swoją misję i do czego został powołany, a prorok Izajasz dokładnie o tym mówi dzisiaj, to wszystko inne oprócz tego co dzisiaj prorok Izajasz powiedział o powołaniu mesjasza jest rzeczą dodatkową jest pochodną tego przepięknego zadania które kapłan otrzymuje po to żeby zrealizować swoje powołanie i wypełnić misję Jezusa Chrystusa